Comiesięcznej konferencji posesyjnej. Będzie mi miło, jeśli Państwo również włączą kamerki, żebyśmy widzieli, z kim rozmawiamy. Oczywiście, jeśli tylko to możliwe. Panie Prezydencie, oczywiście formuła taka jak zazwyczaj. Najpierw Pan Prezydent omówi te sprawy najważniejsze, najpilniejsze związane z przebiegiem sesji obrad, natomiast później umożliwimy Państwu zadawanie pytań. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam. Jak po każdej sesji, konferencja, która ma omówić te sprawy, które były najważniejsze, oczywiście najwięcej czasu, najwięcej emocji podczas ostatnich obrad, wywołała kwestia związana ze zmianami w budżecie, dyskusja nad zapisami uchwały i dwóch autopoprawek, które wniosłem w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021. Teraz odrobinę takich faktów bardziej prawniczych. Modyfikacja polegająca na wykreśleniu bez mojej zgody właśnie z tych proponowanych zmian, z proponowanego projektu uchwały po stronie wydatków zadania, i tutaj mamy numer 21018 PKT, Stadion przy ulicy Srebrnej, kwoty 2 438 000 i wykreślenie zadania 21035 GN, zakup działek na poszerzenie działalności OSIR w Raciborzu, Obręb, Ostróg. I głosowanie, które przeprowadzili radni, w którym z uwagi na uzasadnioną obawę co do zgodności działania Rady Miasta Racibórz z obowiązującym porządkiem prawnym, nie wzięło udziału 9 radnych. Proszę Państwa, proszę zwrócić na to uwagę. To jest bardzo ważny fakt. 9 radnych uznało, że działania Rady są bezprawne. Szanowni Państwo, zarówno w mojej ocenie, jak i w ocenie obsługi prawnej Urzędu Miasta Racibórz, zabieg Rady Miasta Racibórz odnoszący się do istotnego zmodyfikowania zaproponowanego przeze mnie projektu zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 pozostaje poza delegacją artykułu 233.3 ustawy o finansach publicznych. Mówiąc wprost, kompetencje Rady Miasta nie obejmują kwestii zmian w obowiązującym budżecie miasta. Takie prerogatywy przysługują tylko prezydentowi i tylko prezydent może wnosić takie uchwały, takie projekty, a Rada Miasta może je przyjąć lub odrzucić. Wszelkie zmiany w tym wymagają zgody prezydenta. Na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 dokonała Rada Miasta Racibórz mimo mojego zdecydowanego i jednoznacznego sprzeciwu. Kierując się jednoznacznością przepisu artykułu już przywołanego 233 ustawy o finansach publicznych, działania Rady Miasta w sposób rażący naruszyło między innymi wskazany przepis. Stanowisko to jednoznacznie jest potwierdzone w utrwalonym orzecznictwie sądowym. Proszę Państwa, tutaj tylko dwa z wyroków, które podobne sprawy kończyły w innych miastach. Należy też zwrócić uwagę, że ten sposób procedowania nastąpił z naruszeniem statutu miasta. Każda uchwała, którą podejmuje Rada Miasta, wymaga tego, aby była ona zaopiniowana przez prawnika, czy jest zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym. Takie coś w tym wypadku nie miało miejsca. Obsługa prawna wyraźnie stwierdziła, że narusza to artykuł 233 przywołanej ustawy. W związku z powyższym, że zachodzi uzasadniona obawa co do zgodności działania Rady Miasta Racibórz z obowiązującym porządkiem prawnym, postanowiłem po pierwsze o złożeniu wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej
oraz nadzoru prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Dlaczego podjąłem takie działania? Proszę Państwa, to prezydent miasta odpowiada za wykonanie budżetu. A jeśli zmiany są w budżecie wprowadzane bezprawnie, to trudno, aby prezydent na to nie reagował i przyjmował do realizacji uchwałę, która budzi wątpliwości prawne. W związku z tym wstrzymuję się z wykonaniem uchwały budżetowej w zakresie przyjętej na ostatniej sesji Rady Miasta zmiany budżetu do czasu rozstrzygnięcia istniejących wątpliwości przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach oraz nadzór prawny Wojewody Śląskiego. Co za tym idzie, niemożliwe staje się między innymi przeznaczenie wpływów dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID na organizację szczepień, gdyż wprowadzenie środków do budżetu zostaje zawieszone. Kolejne, finansowanie z tego funduszu dopłaty do czynszów i realizacja zadania Wspieraj Seniora też zostaje zawieszone. Ogłoszenie nowego konkursu ofert dla klubów sportowych. To są te pieniądze, które wcześniej radni zablokowali dla LKS-ów, co też okazało się klinczem. Chciałem wyjść z tej sytuacji, chciałem ogłosić nowy konkurs, aby wszystkie kluby sportowe, a szczególnie LKS-y, mogły się o te 250 tysięcy ubiegać. Niestety ta zmiana też zostaje zawieszona. Dofinansowanie i realizacja zajęć sportowych nauki pływania dla naszej młodzieży ze środków Ministerstwa Kultury i Sportu też to zostaje zawieszone. Kolejne, dofinansowanie i realizacja zajęć sportowych gimnastyki korekcyjnej, też finansowane z Ministerstwa Kultury i Sportu, też wprowadzenie tych środków jest zawieszone. Kolejny element, udzielenie pomocy finansowej powiatowi raciborskiemu na realizację inwestycji przebudowy ciągu pieszego przy ulicy Dębicznej. Tych środków też nie będziemy mogli przekazać. Realizację przebudowy ulicy Bema, realizację przebudowy ulicy Cecylii i Marii Rodziewiczówny. Na te zadania środki częściowo musielibyśmy już zaangażować i dzięki temu moglibyśmy wyłonić wykonawcę w postępowaniu przetargowym. Niestety, nie mając tych środków zabezpieczonych, nie możemy z wykonawcą podpisać umowy, i zachodzi niebezpieczeństwo, że będzie trzeba ogłaszać kolejny przetarg, kolejne postępowanie przetargowe, co odsunie w czasie realizację tych inwestycji. Kolejna sprawa, która zostaje zawieszona, to udzielenie dotacji inwestycyjnej raciborskiemu PWSZ na zakup książkomatu, o co prosił i pan rektor, i zgłaszali też radni. Realizację wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej. Tam też wymagało to powiększenia puli środków. Niestety sprawa zostaje zawieszona. Realizację zadań Wydziału Promocji dotyczących m.in. zakupu wydawnictw historycznych i promocyjnych i opracowanie miejskiego szlaku historycznego wraz z montażem tablic. To też zostaje zawieszone. Remont, który planowaliśmy wykonać w szkole numer 15, zostaje zawieszony. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Marii Rodziewiczówny, też na to środki zostają na razie w zawieszeniu. Projekt i budowa nowego obiektu powitalnego przy wejściu do Arboretum Bramy Morawskiej. Ten temat też zostaje odsunięty. Kolejny temat, dotacja podmiotowa dla Raciborskiego Centrum Kultury zostaje odsunięte w czasie. Dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację kompleksowej modernizacji i doposażenia krytej pływalni H2 Ostróg, po prostu na naprawę naszego akwaparku, też temat zostaje odsunięty. A także, i tu już wprost w związku z decyzją radnych o wykreśleniu z mojej autopoprawki zadania dotyczącego stadionu, niemożliwe staje się przystąpienie do budowy
pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Srebrnej. Dodatkowym elementem, o którym jeszcze chciałbym wspomnieć, było także zakup samochodu służbowego dla Raciborskiej Komendy Policji. Wsparcie udzielone przez miasto pozwoliłoby na zakup kolejnego pojazdu dla naszych policjantów. Wracając do sprawy boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Srebrnej. Drodzy Państwo, dalej mocno wierzę w to, że nie straciliśmy szansy na zrealizowanie tego projektu. Tyle lat środowisko piłkarskie apeluje o to, prosi. Teraz już w desperackim apelu mówiono o tym, aby już gdziekolwiek, byle w tym roku. Tak jak powiedziałem na sesji, przestańmy gonić tego króliczka. Po prostu go złapmy. Bardzo szanuję Państwa radnych i dlatego proszę, odłóżmy ten bezsensowny spór. Bądźmy razem ojcami tego sukcesu, aby już jesienią tego roku wspólnie przeciąć wstęgę na nowym boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Srebrnej. Dziękuję. Dziękuję Panie Prezydencie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, także zachęcam do zadawania pytań i dla porządku zgłaszania takiej chęci na czacie. Bardzo proszę. Mariusz Wajner, bardzo proszę. Tak, Panie Prezydencie. Ale to można tak dopytać do tego, co Pan powiedział. Jak Pan sobie wyobraża, żeby wszyscy stali się ojcami sukcesu w związku z boiskiem? Jak ma to teraz się odbyć? Bo z tego, co Pan powiedział wcześniej, to złożył Pan konkretne wnioski do Rio i do nadzoru prawnego. To tam to wszystko się będzie toczyło, więc dopiero się jak rozstrzygnie, rozumiem, będzie można cokolwiek z tym zrobić. A to myślę, że termin jest taki co najmniej miesięczny, jak nie dłuższy, no to nawet jakby teraz radni do Pana przyszli i powiedzieli, dobra, pogódźmy się i bądźmy tymi ojcami sukcesu, to jak to miałoby się stać, że Państwo ogłaszacie przetarg, budujecie technicznie, jakby to miało się odbyć? Niezależnie od tych tematów, o których mówiłem, które są w zawieszeniu, zawsze można podjąć jeszcze kolejną uchwałę o przeprowadzeniu konkretnego zadania budżetowego. Czyli tą drogą, że tak jakby nowy punkt. Mhm. Grzegorz Bawoczny, bardzo proszę. Tak, dzień dobry. Ja takie pytanie zadam, czy jest, wchodzi w grę takie rozwiązanie, bo Rada zgodziła się poprzeć wszystkie te wydatki z wyjątkiem właśnie stadionu na Srebrnej, że prezydent wyciągnie rękę i złoży dwa projekty uchylające tamtą uchwałę budżetową i rozdzielające te wydatki, tą srebrną i OSIR osobno i resztę tych wydatków, co by już w kwietniu umożliwiło ruszenie z tymi zadaniami. Czy też prezydent będzie stał na stanowisku, tak jak na sesji, że to są wszystkie te wydatki razem, realne potrzeby? I też drugie pytanie od razu, co tak naprawdę zdecydowało, że prezydent nie zgodził się podzielić tej całej zmiany budżetu na 2-3 projekty? Już nie ma możliwości wnoszenia dwóch, na jednej sesji dwóch zmian budżetu. Co najwyżej można by z proponowanej zmiany wycofać jakieś elementy albo je zmodyfikować, ale to wszystko za zgodą prezydenta i wtedy jest to zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. Natomiast tutaj widać było wyraźnie, że Rada nie chce głosować projektu takiego, jak ja przedstawiłem, jak przedstawił to prezydent, tylko niejako stanowi prawo sama dla siebie. Czy z tego, co pamiętam, to nie do końca tak było, bo Rada prosiła o to, żeby z tego projektu wydzielić tę kwestię srebrną i Rada zadeklarowała, że wszystkie pozostałe te propozycje zostaną zatwierdzone i przegłosowane. I tu jakby była decyzja prezydenta, więc
Dlaczego prezydent, no też, bo mógł iść na kompromis, a nie mógł, no to jest decyzja prezydenta, tu wiadomo, że nie można nikogo do niczego zobowiązać, no ale co stało na przeszkodzie temu kompromisowi, żeby tą srebrną na przykład wycofać na sesję, nie wiem, kwietniową, a resztę tych wszystkich zmian budżetowych puścić? Szanowni Państwo, tu sytuacja jest dosyć prosta, tak jak pan redaktor był uprzejmy zauważyć. Jest to prerogatywa prezydenta, że prezydent wprowadza zmiany do budżetu. Radni mogą je przyjąć lub odrzucić. Równie dobrze można by było się radnych spytać, dlaczego nie głosowali całości. Dlaczego sami według siebie zaczęli ustanawiać prawo, którego w Polsce nie ma. Prawo w Polsce jest takie, że musi to zrobić prezydent. Te prerogatywy są tylko jemu przepisane, natomiast Rada może się odnieść do propozycji prezydenta. Tu nie było takiej woli, aby przegłosować propozycję przeze mnie przedstawioną, tylko została zmieniona. Natomiast istotą tego, aby wprowadzać to jak najszybciej, jest to, aby już jesienią można było grać na boisku przy ulicy Srebrnej. Proszę zwrócić uwagę, że przez analizy związane z Zamkową, a te analizy tak naprawdę przez 2 lata prowadził mój zastępca, pan Michał Fita, jak jeszcze był w Urzędzie Miasta, i też doszedł do tych samych wniosków, o których radni przekonali się w ostatnim miesiącu. W związku z tym nie widziałem potrzeby, aby jeszcze o kolejny miesiąc odwlekać tak ważną dla mieszkańców decyzję. Dziękuję. Mariusz Wagner, bardzo proszę. Panie prezydencie, bo jest kwiecień i minęły 3 pierwsze miesiące 2021 roku, więc jaki jest bilans taki śmieciowy na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o tą taką dziurę śmieciową, która w systemie istnieje? Czy ona się pogłębiła, czy może się zmniejszyła, zasypała się? Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Bo pan podaje te dane, a w tym ostatnio nie było takiej konferencji śmieciowej tak zwanej. Szanowny panie redaktorze, musicie państwo uzbroić się jeszcze w odrobinę cierpliwości. Niestety okres przedświąteczny oraz kwestie związane z chorobami w firmie, która wykonuje dla nas usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, spowodowały opóźnienie w raportowaniu z wykonania tych zadań. Stąd jeszcze odrobina cierpliwości i na pewno państwu przedstawię aktualny stan gospodarki odpadami w mieście. Dziękuję. Mariusz, proszę dalej. Tak, i jeszcze chciałem zapytać o sytuację spółki Unia Racibórz, spółki miejskiej. Ja pamiętam, że taka się przewijała w poprzednim roku, kiedy spółka powstawała, takie stwierdzenie, taka sentencja, że więcej na Unię miasto nie będzie wykładało. Tak kojarzy kwoty oscylujące między takim przedziale między 300 a 350 tysięcy złotych, a tutaj w tych wyników konkursów dotacyjnych miasta wynika, że już przekroczyło 400 tysięcy złotych. To panie prezydencie, to wydaje mi się, że jednak więcej już będziemy płacili na Unię. Ja tak jest takim pytaniem do pana, dlaczego więcej, a też pytanie pomocnicze czy dodatkowe. Czy pan zna aktualną sytuację spółki Unia, bo w mediach lokalnych się pojawiają takie doniesienia, czy przypuszczenia, czy opinie, że ona jest katastrofalna? Szanowny panie redaktorze, bardzo dziękuję za pytanie. Tak się składa, że akurat mam przygotowane zestawienie. W 2016 roku Unia Racibórz, wtedy nie spółka, otrzymała z kasy miejskiej 425 tysięcy. W roku 2017 459. Także ciągle oscylujemy w okolicach podobnych kwot. To za poprzednich władz, panie prezydencie. A pan już przyszedł, to też takie nakłady? Też powyżej 400?
W 2019 roku było to 335 tysięcy, ale wtedy bardzo ostrożnie podchodziłem do tego, jak to jest realizowane, aby nie pozwolić na nieroztropne wydawanie tych pieniędzy. No to teraz ruszyło trochę, bo więcej już jest. Już mamy pierwszy kwartał i już. Ale jest... mamy bardzo szczególny projekt związany z i z partnerstwem z Rakowem Częstochowa i z tym, jak będziemy w sposób profesjonalny i przejrzysty szkolić dzieci, młodzież po to, aby Unia była silna swoimi wychowankami, ale też aby ci, którzy temu szkoleniu są poddawani, nabywali profesjonalnych umiejętności zgodnie z tym, z tą koncepcją, jaką przedstawił pan Marek Śledź. A ta ogólna sytuacja aktualna Unii, czy pan, do pana takie wieści docierają dotyczące ich sytuacji finansowej, takiego bilansu aktualnego w miarę? Teraz minął okres sprawozdawczy. Po pierwszym kwartale powinien pojawić się wynik spółki. Taki jest obowiązek sprawozdawczy. Po każdym pełnym zakończonym kwartale każda ze spółek miejskich składa stosowne sprawozdania finansowe. One najpierw wędrują do Rady Nadzorczej, a potem do właściciela, czyli przedstawicielem właściciela jest w tym momencie prezydent miasta i wtedy zapoznamy się z tą sytuacją, będziemy mogli cokolwiek więcej powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o samą spółkę, nie ma konieczności, aby dodatkowo wzmagać tutaj działania z punktu widzenia właściciela, organu, jakim jest Walne Zgromadzenie Wspólników, wystarcza kontrola na poziomie Rady Nadzorczej. Dziękuję. Pan Grzegorz Wawoczny, proszę bardzo. Tak, jeszcze takie pytanie w zasadzie w imieniu może moich znajomych, którzy się pytają, no jeżeli już panu prezydentowi pozwolą zbudować to boisko, wyremontować H2 Ostryk, powstanie żłobek, a mamy już połowę kadencji, to czego się można takiego spektakularnego spodziewać w drugiej połowie kadencji przed wyborami? Coś, co jakby zapobiegnie problemowi depopulacji, rozwinie miasto gospodarcze i tak dalej, bo wiele osób jakby no, jest troszeczkę zdekoncentrowanych, czy rzeczywiście największym problemem Raciborza to jest boisko i Unia Racibórz. Stąd też takie pytanie w imieniu wielu znajomych. Co takiego prezydent jeszcze ma w kieszeni, co może zaskoczyć w drugiej połówce kadencji wyborców? Oczywiście, że prezydent ma przygotowane coś, ale myślę, że akurat nie ta konferencja jest po to, aby już z tym wychodzić. Na pewno w niedługim czasie będą Państwo mieli możliwość się zapoznać z nowymi projektami, a niezależnie od tego, te, które teraz realizujemy, muszą się wydarzyć, bo są one odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców. Mariusz, bardzo proszę. Czy panie prezydencie, podchodzą do pana organizatorzy tych dużych raciborskich festiwali, jak Festiwal Raciborskiej Ulicy czy Intro, z jakimiś rozmowami, żeby porozmawiać, czy w drugiej połowie roku nie udałoby się tych przedsięwzięć w jakimś wymiarze zrealizować, bo podczas tej ostatniej sesji była mowa o Dniach Raciborza, tak jakby się państwo już przygotowywaliście, że jednak te Dni Raciborza miałyby się odbyć, więc pytanie, czy a starostwo powiatowe w Raciborzu, w zasadzie pan starosta Swoboda stara się jakby już pokazać, że druga połowa roku to będzie wielki taki event na Zamku Piastowskim, nieustanny. To jak do tego miasto podchodzi właśnie w takim kontekście, a zwłaszcza tych flagowych swoich imprez, Fru czy Intro? Te środki w budżecie są zabezpieczone. Jeśli chodzi o wszelkie podejmowanie pewnych zobowiązań dotyczących organizacji. Tak naprawdę tutaj z dużą ostrożnością zarówno ze strony miasta, jak i organizatorów do tego podchodzimy,
aby nie zaciągać niepotrzebnych zobowiązań i obserwujemy sytuację pandemiczną, bo tak naprawdę to jest kluczowe do tego, aby tego typu imprezy w zgodzie z prawem, ale też oczekując odpowiedniego efektu zorganizować. Myślę, że te najbliższe tygodnie rozstrzygną temat, czy tego typu imprezy będziemy organizować, czy też nie. Dziękuję. Mariusz, proszę. Tak, panie prezydencie, podczas tej sesji pani radna Anna Szukalska użyła takiego stwierdzenia, że gdzieś tam w jednej z wypowiedzi, że nie wiadomo, czy dotrwa pan do końca kadencji. I tu chciałem pana zapytać o odniesienie się do takiego pojawiającego się w takim dyskursie publicznym w mieście i też na forum samorządowym i też pozasamorządowym tematu ewentualnego referendum. Jak pan odnosi się do tego, że mogłyby być w Raciborzu przyspieszone wybory samorządowe? Czy pan to czuje, czy pan o tym myśli, czy pan gdzieś słyszy o takich... teraz już pan słyszył, bo na sesji było to powiedziane wprost, że może być, że nie dotrwa pan do końca tej kadencji. Tak naprawdę moim zadaniem jest praca na rzecz dobra mieszkańców, a nie zajmowanie się gierkami politycznymi. Ja realizuję program wyborczy, z którym szedłem, który mieszkańcy zaakceptowali. Kolejne elementy tego programu wdrażam, przekonuję do tego Radę. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele wątpliwości budziło praktycznie każdy z elementów, który był radnym przedstawiany, a potem nagle okazuje się, że wszystko można zrobić, wszystko jest akceptowalne, czy też okazuje się, że jest to bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. Budujemy żłobek. Aktualnie robi się winda w Urzędzie Miasta, rzecz oczekiwana od wielu, wielu lat. Środowisko seniorów i osób niepełnosprawnych non-stop o to apeluje, a proszę zwrócić uwagę, jak tak drobna sprawa wywoływała wiele emocji, zupełnie niepotrzebnych, a za chwilę, jak już będziemy widzieć, że szyb windy stoi przy Urzędzie Miasta, te osoby, które miały dotychczas problem z dotarciem na wyższe piętra, będą zadowolone i nawet stosunkowo z bliska będą się mogły zapoznać ze sgraffito, obok którego będą przejeżdżać i będą mogli sobie zerknąć na to przez szklaną szybu windy. Dobrze, dziękuję. Grzegorz Waboczny, bardzo proszę. Tak, jeszcze pytanie odnośnie finansowania sportu i turystyki. Tam ta pula, która jest teraz zawieszona, nazwijmy to, w związku z tym problemem prawnym odnośnie budżetu, ona miała być przeznaczona pierwotnie na LKS, a pytanie dotyczy tego, czy jest jakaś opcja awaryjna, czy inne skrzydlaty Racibórz, siatkarze, koszykarze i inne kluby mogą jeszcze liczyć na jakąś taką opcję awaryjną, która pozwoli sfinansować ich działalność, czy to już jest na ten rok koniec i muszą sobie jakoś radzić? Szanowny panie redaktorze, jeżeli chodzi o podział środków w ramach tak zwanego konkursu na sport i turystykę, zawsze z tego konkursu w latach ubiegłych, i tu odniosę się do konkretnych liczb. W roku 2016 522 tysiące było przeznaczonych na szeroko pojęte środowisko piłkarskie. W roku 2017 526 tysięcy. W roku 2018 522, w 2019 412. Jeżeli teraz z tej puli 400 tysięcy wędruje do Unii, a pozostałe środki już poza tą pulą, te 250, które radni zarezerwowali, są przeznaczone na LKS-y, to tak naprawdę zasób przeznaczony dla pozostałych dyscyplin jest de facto większy niż w latach ubiegłych, ale to nie znaczy, że
w trakcie przygotowywania zmian w budżecie jeszcze dodatkowo nie zasilimy tych środków o kwotę, która zależnie od tego, jak będzie wykonanie teraz zadań budżetowych, jeśli będzie taka możliwość, na pewno się postaramy, aby taka poprawka się też w zmianie budżetowej znalazła. Jeszcze w tej kwestii, panie prezydencie, kalendarzowo mniej więcej kiedy można byłoby się spodziewać, jeszcze wiosną czy latem? No i pytanie drugie, czy, bo tam te błędy, które wykazał wczoraj ratusz, tam brak dokumentu poświadczającego uprawnienia do reprezentowania podmiotu, czy nie można było poprosić te wszystkie podmioty o to, żeby te papiery, te odpowiednie pełnomocnictwa dostarczyły? Tak, no, zwyczajna taka, powiedzmy, pomoc, czy to było wykluczone? Jakby tutaj to tło pan prezydent nakreślił, bo to się pojawia, że mógł ktoś z urzędu zadzwonić, nie byłoby problemu, nie? Czy mógł, czy nie mógł? W tej kwestii pytanie. Wszystkie oferty składane są w formie elektronicznej, stąd dopóki nie zostaną niejako otwarte, nie ma możliwości weryfikowania ich zawartości. Stąd informacja o tym, że czegoś brakuje lub jest niewłaściwy dokument, tak naprawdę pojawia się dopiero po otwarciu, a to już jest po terminie składania ofert. A niewątpliwie restrykcyjne działania w ostatnim czasie, szczególnie Komisji Rewizyjnej, która bardzo dokładnie bada każdą kwestię daty, godziny tego, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o konkursy, powoduje, że na pewno żaden z urzędników nie uległby takiej pokusie, aby w jakiś sposób może i pomóc, ale absolutnie jest to nie do przeprowadzenia w takiej sytuacji, w jakiej aktualnie jesteśmy. Takie pytanie dodatkowe, czy można było przygotować taką listę, na co wnioskodawcy powinni zwracać uwagę, albo czy urzędnicy mogliby zapytać, czy macie tam pełnomocnictwo, bo w tym roku w związku z Komisją Rewizyjną będziemy zwracać szczególną uwagę na te wszystkie kwestie formalne. Tak się to dzieje w Urzędzie Skarbowym. Zanim się odda zeznanie roczne, no to częstokroć urzędnicy pomagają, tu wskażą, można jeszcze coś skorygować. Czy tutaj ze strony urzędu też mogła być taka lista, na co zwrócić uwagę, żeby nie narazić się z takiego błahego powodu na odrzucenie tej oferty? Jak pan redaktor zwrócił uwagę, w Urzędzie Skarbowym dzieje się to przed datą złożenia rozliczenia podatkowego, natomiast jak już złożymy i wtedy urzędnik do tego zerknie, to już nie ma pouczeń, tylko jest wezwanie do ewentualnej korekty, a często już zostaje naliczona kara. Podobnie jest tu. Do momentu otwarcia ofert urzędnicy cały czas są do dyspozycji i mogą pomóc, mogą wyjaśniać. Natomiast po otwarciu ofert nie ma możliwości już korygowania, bo byłoby to niezgodne z prawem, a absolutnie tego typu działań w urzędzie nie tolerujemy. Zwrócę uwagę na to, że ponad połowa podmiotów jednak złożyła prawidłowo i uzupełniła wszystkie dokumenty. Niestety byli też tacy, którzy na tego typu elementach nie wypełnili tego obowiązku wymaganego konkursem, ale urzędnicy wydziału cały czas byli do dyspozycji i można było u nich zasięgać informacji. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa, Mariusz, tak? Bardzo proszę. Tak, ja jeszcze chyba tam pisałem. Droga Pani Rzecznik, przepraszam, tu Panie drogi Panie Prezydencie, pytanie o, bo widziałem, że tam były zablokowane pieniądze na szczepienia. Czy to znaczy, że miasto przygotowuje się do masowych szczepień, do takiego ustanowienia miejsca jakiegoś masowych szczepień, takiego, nie wiem, obszaru, znaczy obiektu, jak w innych miastach teraz się wyznacza, nie wiem, w Warszawie na przykład chyba Stadion Legii, to u nas też tak będzie, że na przykład na arenie Rafako byłyby te szczepienia organizowane, o ile tam później już się ureguluje ta sytuacja z kasą covidową? Szanowny panie redaktorze, odrobinę pan tutaj wykazuje pewne niezrozumienie dotyczące
zapisu zmiany w ustawie budżetowej. Środki, które były tam przywołane, były to środki z funduszu covidowego, ale na transport osób starszych i niepełnosprawnych do punktów szczepień, bo to realizuje gmina. Natomiast rzeczywiście jest pewna zbieżność z tym, że są organizowane takie punkty, nazwijmy to, masowych szczepień. W naszym wypadku organizuje to powiat, dlatego że nie jesteśmy miastem na prawach powiatu, a te prerogatywy są przeznaczone powiatom lub miastach na prawach powiatu. A powiat konsultuje może z miastem wybór takiego miejsca, czy na razie nie było takich rozmów? To dzieje się na poziomie Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Te wszystkie sprawy związane ze szczepieniami tam są oddelegowane. Naczelnik tego wydziału jest pełnomocnikiem do tych spraw, wyznaczonym do wszelkich kontaktów. Na teraz nie wiem, czy na poziomie między wydziałami Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta dochodziło do jakichś kontaktów. Być może, że tak, że jakieś uzgodnienia były. Na pewno, tak jak w każdej innym temacie, wesprzemy powiat w tych działaniach, które z punktu widzenia miasta byłyby do zrealizowania, jak na przykład chodzi o kwestię udostępnienia obiektu, kwestia wsparcia logistycznego. Na pewno tutaj będą mogli liczyć na naszą pomoc. Dziękuję. Dziękujemy. Czy jeszcze Mariusz, tak? Tak, tak. Proszę. Panie Prezydencie, taka sprawa kadrowa z Urzędu Miasta, taka wydaje mi się trochę zawieszona. Chciałem zapytać, jak się panu współpracuje z obecnym, dawnym, nie wiem czy przyszłym sekretarzem miasta, panem Tomaszem Kaliciakiem, czy tutaj tamta historia, taka nazwijmy sądowa, już się zakończyła i widzi pan możliwość, żeby to stanowisko zostało obsadzone właśnie przez pana Tomasza Kaliciaka już do końca kadencji, czy też tamta zawieszona sprawa jeszcze zostanie odwieszona? Tam nie ma żadnej zawieszonej sprawy sądowej. Ta sprawa trwa, procedury sądowe trwają. Pan się nie wycofuje? No, na razie jesteśmy w trakcie sprawy sądowej, no więc trudno, żeby się wycofać w trakcie sprawy. Nie, może by pan zrezygnował, powiedział, że wszystko w porządku. Nie wiem, czy jest taka procedura, jakby pan rzucił ręcznik czy coś w tym stylu, jak na ringu, ale rozumiem, że to nie ta dyscyplina. To jeszcze jak mogę ostatnie, bo jeszcze się pojawiło takie, jak pan ogłaszał ostatnio te pieniądze rządowe na Centrum Integracji Rodzinnej, czyli lodowisko, to tam się pojawił taki komunikat ze strony pana wiceministra i posła Michała Wosia z takim mocnym naciskiem, że to Rada będzie decydowała o tym, czy rzeczywiście te pieniądze zostaną przeznaczone na ten projekt. Czy pan nie obawia się, czy gdzieś z tyłu głowy nie ma pan takiego zagrożenia, że Rada właśnie zrobi jakąś wywrotkę związaną z tym projektem i się na takie lodowisko, jakie pan proponuje, w takiej konstrukcji może nie zgodzić? Czy tutaj te pieniądze są jakby takie znaczone, że RFIL dał pieniądze na ten projekt i tylko ten projekt i on musi być zrealizowany właśnie w takiej postaci? Jeżeli mówimy o wprowadzeniu zmian w budżecie, to sytuacja podobna jest jak ze sprawą, o której mówiłem na początku konferencji. Czyli to będzie znowu spór sądowy, znaczy no taki instytucjonalny, absolutnie uważam, że każdy dobry projekt koniec końców Rada akceptuje i uznaje, że warto go realizować. Dziękuję. Dziękuję. Mariusz, tak, naprawdę ostatnie. Dobrze, bardzo proszę. Panie Prezydencie, bo ta sesja się kończyła już tego następnego dnia i tam pani Magdalena Kusy, radna z Obory, powiedziała o katastrofalnej sytuacji związanej z funkcjonowaniem kąpieliska odkrytego. Zbliża się powoli sezon ten kąpielowy. I ona mówiła tam o potrzebie pilnej interwencji, bo tam płytki odpadają, nie wiadomo, czy ten basen w ogóle
będzie mógł funkcjonować w takiej postaci, jest jakoś łatany takim systemem gospodarczym przez OSIR. Ja się chciałem spytać, czy w związku z tym jest analizowana możliwość takiej jakiejś szybkiej ingerencji, ewentualnie no, teraz przeprowadzenia jakiejś inwestycji, nawet kosztem straty tego sezonu, żeby można było ten basen naprawić, bo pan naprawia ten basen kryty, to może od razu za jednym ciągiem i basen odkryty. Z tego co wiem, to temat tych odprowadzających płytek jest to tak naprawdę sprawa, która powraca co rok. To nie jest temat, który zaistniał dopiero w tym roku. Akurat w tym roku szanowna pani radna Magdalena Kusy się tematem zainteresowała i bardzo dobrze, bo warto też podnosić to, że jeśli przez ileś lat zmagamy się z jakimś problemem, tak jak na przykład z problemem na H2O, to należy to w końcu rozwiązać, raz na zawsze naprawić i już później niejako o temacie zapomnieć, ale nie na zasadzie, że zapominam o problemie i jego po prostu nie ma, tylko go rozwiązać i zajmować się innymi sprawami. Tu pan wiceprezydent Wacławczyk, odpowiedzialny resortowo za kwestię OSIR-u, zajął się tą sprawą. Na razie nie mam informacji o tym, jakie są potrzeby OSIR-u, aby można było bezpiecznie funkcjonować w tym sezonie. Raczej nie przewidywałbym jakichś radykalnych rozwiązań w tym sezonie. Przyglądałbym się temu po zakończeniu sezonu, ewentualnie z początkiem przyszłego roku. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Dziękuję, nie widzę więcej zgłoszeń.